Chciałam nawiązać do jakiej to melodii. No właśnie, bo jak spotykamy się na planie takiego show, to co pani czuje wtedy, oglądając je na przykład w telewizji, a tutaj po prostu uczestnicząc? Ja już nie pierwszy raz jestem, także wiem, jak to się dzieje. Jest to normalnie praca na planie. Także bardzo lubię, bardzo, jak mówiłam, jestem fanką wielką tej audycji i będę w dalszym ciągu z zaciekawieniem obserwować ludzi, którzy wygrywają duże pieniądze, bo dużo wiedzą. Jest pani bardzo zajętą emerytką. Czy pracuje pani z pasji? Czy to jest także taki miły dodatek do emerytury? No ja całe życie byłam pracocholiczką i w tej chwili robię to z największą frajdą i staram się nawet z nie zawsze bardzo interesujących propozycji wyciągnąć coś, co mi daje zadowolenie, żeby to nie było właśnie tylko odwalanie i tylko zarobek, chociaż jest takowy. Natomiast mam bardzo dużo charytatywnych spotkań różnych i to też jest przecież praca. I właśnie kontakt z ludźmi daje mi radość, szczęście i przetrwanie tego już dość trudnego okresu tej takiej późnej jesieni.